Cześć, z tej strony Crime Shims. I żona Crime Shimsa, dzień dobry. Słuchajcie, na wstępie bardzo serdecznie chcieliśmy Wam złożyć życzenia wesołych, radosnych, rodzinnych, bliskich, szczęśliwych świąt Wielkiej Nocy. I zdrowych. Spędzonych w taki sposób, jaki sobie wyważyliście. Bardzo serdecznie na wstępie dziękujemy za Wasze zamówienia na sklepie. Mam nadzieję, że na pewno część dotarła już do Was, bo widzieliśmy to na raporcie z DPD. Ale dzisiaj postanowiliśmy się trochę pobawić. Ja zawsze marzyłem o tym i podziwiałem te zdjęcia lizaczków w krewetkariach. Jak te krewetki się wszystkie złażą na ten lizak i siedzą, można naprawdę piękne zdjęcia porobić. I dzisiaj przetestujemy sobie zakupione u Piotra we krewetki, taki miks tych lizaczków od firmy Shrimp Forever. Miks ma cztery smaki. Ja się próbuję. O, teraz jestem dostrzona. Cztery smaki w miksie. Glony. Przepraszam, już ci się przesunę. Szpinak. Mineralny. I pyłek. Beta-glukan. Nie, pyłek pszczeli, przepraszamy. Dlatego dzisiaj będziemy te lizaczki wkładać. Natomiast jedna uwaga ode mnie. Zawsze takie coś, to jest moim zdaniem bardzo dużo pokarmu. Włóżcie do krewetkarium, gdzie jest bardzo duża populacja. Czyli moich białych ulubieńców nie nakarmimy dzisiaj. Nie nakarmimy dzisiaj. Ale mogę je pokazać, prawda? Oczywiście. Tak troszkę. Kurczę, jest jeszcze jasno. Jednak lepiej jest, jak kręcimy filmy wieczorem, bo nic nam się tu nie odbija. Dobra, to znaczy, będziemy tak, tutaj. Na pewno wiele tych krewetek odbija. Tu nie będziemy też wkładać. A gdzie będziemy wkładać? Będziemy wkładać do Twoich bluboltów. A jak? No to idziemy. Dobra, Krajmur, otwieraj zabawkę. Krewetki też chcą mieć święta. One Ci zrobią jajka, a Ty im dasz lizaka, tak? Bluebolty już zrobiły jajeczka, natomiast dobra, nie będziemy pokazywać, jak wkładamy te lizaczki, bo to jest bez sensu. Natomiast pokażemy Wam, jak krewetki reagują już na te lizaki w akwarium. Rozczarowanie, no dobra, to za chwilę wracamy. No jejku, zobacz, statek prawie zatonął przed chwilą. Słuchajcie, ja zdążyłem włożyć 8 lizaków i ten pierwszy, który wkładaliśmy do galaksy, został po prostu zaatakowany. One siedzą na tym. Skubią to. Ale żeby nie było, że ja jestem w szoku. Czekaj, bo to jest w ogóle cała... Chodź tutaj z tej strony, żebyś mi trochę przysłonił to światło, bo tak to nie będzie... Jezu, o tak będzie widać. Mam nadzieję, że będzie widać. Zobaczcie, co tu się wyprawia. Obrazek jest niesamowity. Ja jeszcze sobie pójdę. Idź dalej do aury. Aury siedzą na szpinaku. Nie, na algach, przepraszam. Wiecie, to jest bardzo, bardzo fajny sposób, aby sprawdzić populację zbiornika, aby zobaczyć, ile tego tatamaństwa tam pływa. Ja się czuję jak pięciolatka, wiesz? Niesamowite. Zobacz, jak bluebolty. Jakbyś naprawdę okleiła lizaka krewetkami, prawda? Spróbujemy jakoś tak zrobić, żeby... O, teraz widać. Trochę dziwne to ujęcie, ale teraz widać jeszcze. No, ale tutaj to jest po prostu... Ale zobacz, tu się fajna rzecz dzieje. Popatrz na ten odpadzik. To jest ten, który zatonął dopiero. One zaczynają atakować od dołu. Kolonia. Brać tego lizaka, zjadać go na święta. Słuchajcie, mała rzecz cieszy, co? Krewetki są w ogóle takie śmieszne, że one lubią zdobywać różne zatopione rzeczy. Gdzie jeszcze mamy? Tu mamy tutaj panów. Tu mamy. Nie wiem, gdzie jestem tu. Tutaj. A tu mamy pyłek pszczeli. Troszeczkę nam poszedł do góry. Musicie jakoś zamocować, zaraz Wam pokażemy jak. Natomiast krewetki na dole głupieją, bo nie wiedzą, co się dzieje. One tak, one mówią, dostańmy się tam. A te mądrzejsze? Już siedzą i jedzą. Te się już dostały i kombinują, jak to zatopić. Dobra, a tutaj jeszcze... Mamy kolejny... Tu się jeszcze nie zwiedziały, bo to jest jeden z ostatnich, nie? Tak, u Yellow King Kongów dopiero docierają. Ale one już idą, zobacz. Tak, one już tutaj mówią, jedzenie, jedziemy do jedzenia.
I słuchajcie, ja to biłem w gąbeczkę u Jetta tym ostrym końcem. W gąbeczce się nic nie stanie. Ale zobacz, co się dzieje. Właśnie patrzę. O mój Boże. Nie wychodzimy z akwarium. Nie, Blue nie, Tigery. To też jest naprawdę super sposób do sprawdzenia populacji. Ja jestem mega zaskoczony reakcją krewetek. Żeby nie było to tutaj. Chyba jeszcze... ulubione to są algi i szpinak. Mhm. Jedzą. Jedzą, zwiedzają. Wracam na górę. Tutaj sobie jeszcze się nie dowiedzieliśmy wszyscy, ale... A, bo ty tutaj jeszcze dołożyłeś. Tutaj daliśmy mineralny. A tu mineralny dopiero zostaje eksplorowany. O. Czerwonej galaksy. I też dopiero poruszenie w zbiorniku. Dobra, ja jeszcze wracam na chwilę tutaj do tych kolonii. Strasznie się odbija światło dzisiaj. To może kręć na wprost. Na wprost, o, może tak. Ja was zostawiam na chwilkę ze swoją żoną. Nie. Zaraz wracam. Nie. Ja wam tylko pokażę krewetki. Tu akurat widać co nieco. I tutaj aury. Aury nam się ładnie rozmnożyły. Pamiętam, jakie przywieźliśmy z Niemiec. Z takiego końca świata zupełnie. Teraz jest ich bardzo, bardzo dużo. No i wróciliśmy po przerwie na dymka. Kto na dymka, ten na dymka, ja na świeże powietrze. Słuchajcie, no i sprawdzamy sobie populację krewetek. Blue Tigerów jak mrówków. Pokaż mi, a ty coś. Proszę, proszę. Ty dzisiaj nie wymagaj ode mnie mówienia. Dzisiaj jest dzień świąteczny, ja w święta mówię mało. Ja się zacieszam. Patrzę krewetki sobie. Tajwan w miksie na lizaku z pyłku pszczelego. Tutaj mamy lizaczek u Yellow King Kongów z algami. Ja mam nadzieję, że zostawiłeś jakieś ze dwa lizaki dla moich przyszłych bluebottów w moim dojrzewającym akwarium. Tak, jak najbardziej zostały dla ciebie. Bo ja bardzo chcę zobaczyć w tamtym szkiełku, jak będą brykać. Blue Tigery. Zobaczcie, szok. Kochanie, idziemy święcić jajka. Na razie musimy poświęcić jajeczka u krewetek. Słuchajcie, tutaj zaczynają od dołu. Atak trwa. Galaksy się schodzą. No ale... Blue Bolty. Teraz będzie dobre światło. Lubisz kolor niebieski? W krewetkach tak. Patrzcie na to. Lubię bluebordy. No. Lubię też aury. I, a moim kalseo nie da. I mamy aura blue. Słuchajcie, na lizaku. Ja dopiero teraz widzę, ile tych krewetek jest, ponieważ zbiornik jest mocno zarośnięty, a one też wszystkie wyszły do jedzenia. One się trochę wtapiają w tłum. Co ja mogę dodać od siebie, to słuchajcie,
na pewno lizak tego typu daje dostęp do pokarmu wielu krewetkom. I nie jest tak, że jak wrzucacie kostkę, pelecik, to dostają się najsilniejsze. Tylko tutaj do tego lizaka mają dostęp nawet malutkie krewetki. To co, kochanie? Teraz możemy iść święcić jajka, poświęciliśmy krewetki. Jajka już mamy tak naprawdę poświęcone, ale możemy troszeczkę iść poświętować. Dziękujemy Wam za ostatnie maile, za wsparcie. Łapiemy oddech i staramy się, żeby było jak najwięcej. Obiecaliśmy, że będą różne fajne, śmieszne rzeczy na filmach. Ja myślę, że to jest taka fajna rzecz, taka ciekawa, inna. Bawmy się pasją. Słuchajcie jeszcze raz zdrowych, wesołych, radosnych świąt. Trzymajcie się. Dbajcie o siebie i zawsze. Do następnego razu.